O budowie od podstaw drugiego odcinka ulicy Kasprowicza w Puszczy Gdańskiej mówiliśmy już w zeszłym tygodniu. Wtedy miasto otwierało przetarg, który miał wyłonić wykonawcę inwestycji. W miniony wtorek została podpisana umowa ze zwycięską firmą. Stanowi to dla nas kontynuację jakby naszej obecności tutaj związanej z budową ekologicznej obwodnicy Puszczy Gdańskiego. Ponieważ ulica Kasprowicza znajduje się w niewielkiej odległości od tej budowy, w związku z tym mam nadzieję, że pójdzie nam to sprawnie. Przypomnijmy, że odcinek 650 metrów zostanie wybudowany za blisko 5 milionów złotych. To sporo, ale dzięki temu powstanie ulica na miarę obecnych i przyszłych potrzeb. W ramach tej budowy powstanie około 100 miejsc parkingowych, które będą służyły właśnie mieszkańcom odwożącym dzieci do szkoły, czy później na basen. Trzeba pamiętać przecież, że już niebawem rozpoczniemy budowę basenu. Także ta droga będzie drogą rzeczywiście bardzo, bardzo uczęszczaną i dzięki tej inwestycji bezpieczną. Budowa drogi nie będzie należała do najprostszych. Pruszcz leży na Żuławach, co wiąże się z problemem wysokiego stanu wód gruntowych. Wykonawca będzie też musiał pogodzić plan robót z przepływem samochodów i pieszych. Firma Strabag, która zajmuje się budową drogi, obiecuje skonsultować się z mieszkańcami w tej sprawie. Nasz kierownik budowy, który jest tutaj dzisiaj z nami obecny, zobowiązał się, że spotka się z użytkownikami tej drogi, żeby każdy mógł się wypowiedzieć na temat pewnych utrudnień, które niewątpliwie będą, ale żeby one były jak najmniej uciążliwe i żeby nie przeszkodziły w bieżącej eksploatacji tych wszystkich obiektów, które się znajdują przy tej ulicy. Nowa droga rzeczywiście odmieni widok tej okolicy. Na jej budowę wykonawca ma 6 miesięcy, ale obiecuje ukończyć całość prac przed początkiem września.